Oficjalnie produkcję Volkswagena Golfa pierwszej generacji zakończono w listopadzie 2009 roku. Do tego czasu auto sprzedawane i produkowane było w RPA pod nazwą City Golf. To niezły wynik, biorąc pod uwagę, że model zadebiutował w 1978 roku. Terminem Swallowtail, co w wolnym tłumaczeniu oznacza jaskółczy ogon, określano Golfa MK1 z początku produkcji. Dlaczego? Odpowiedź znajdowała się w tylnej części pojazdu. Widać tam było charakterystyczne przegięcie pomiędzy tylnymi lampami. Dotyczyło to modeli od początku produkcji w maju 1974 do połowy 1975 roku. Na płycie podłogowej Golfa 1 powstał Volkswagen Caddy typ 14D, czyli auto użytkowe Volkswagena stworzone na potrzeby rynku północnoamerykańskiego jako Rabbit Pickup. Najtańszą wersją Golfa MK1 był Golf C, jednocześnie w latach 1981-1983 był to jeden z najpopularniejszych egzemplarzy kompaktowego Volkswagena. W Wielkiej Brytanii na bazie wersji C powstał Golf One z dwoma siedzeniami, co pokazuje, że auto w tej wersji było głównie traktowane w celach użytkowych. Auta z tej serii były specjalnie produkowane dla potrzeb niemieckiego przemysłu, np. dla poczty, tzw. Golf Post w kolorze żółtym z silnikiem diesla. Volkswagen Golf GTI Trophy był szwajcarską limitowaną wersją będącą lustrzanym odbiciem tej w Niemczech o nazwie Pirelli. Produkowane były nawet w tym samym okresie z tym samym wyposażeniem. Klient otrzymał tu w standardzie halogeny przeciwmgielne, przedni spoiler, czarne poszerzenia nadkoli, szyby zabarwione na zielono oraz m.in. znaczek GTI Trophy na tylnej klapie bagażnika. Inną ciekawą limitowaną wersją Golfa był GTI 16S, przeznaczony bezpośrednio do Francji. Jego jednostka napędowa była przygotowywana przez firmę Ettinger i osiągała moc 139 koni mechanicznych. W 1978 roku właściciel firmy Nordstadt, Gunther Arz, zakupił nowy model Porsche 928 z silnikiem V8 240 koni. Stał się on bazą dla Golfa 928. Posiadał silnik Porsche i napęd na tył. Do budowy tego auta użyto oryginalnego Golfa pierwszej generacji, należało jednak poszerzyć go o 30 cm. Prawdopodobnie zostało zbudowane 10 egzemplarzy wyposażonych w silnik o mocy 240 koni oraz kilka innych z silnikiem o mocy 300 koni. Volkswagen dość szybko zaczął poszukiwać następcy dla Garbusa. Pierwszą poważną próbą stworzenia następcy było zbudowanie prototypowego EA48. Zamiast tylnych szyb była blacha, a cały samochód prezentował się dość niepozornie. Miał kosztować mniej od Garbusa. Do czasu zaprezentowania Golfa niemiecki producent stworzył wiele różnych prototypów. Wyróżniającym się spośród innych był jeszcze EA276, pod którego maską pracował Boxer. Golfy MK1 oznaczone dopiskiem ES Volkswagen 2 oraz IR Volkswagen 1 były samochodami stworzonymi z naciskiem na bezpieczeństwo. Posiadały zderzaki pochłaniające energię, specjalnie wykończone wnętrze z zagłówkami, dodatkowe wzmocnienia oraz strefę zgniotu. Volkswagen Golf w wersji na rynek amerykański znany był pod nazwą Rabbit. Oficjalna sprzedaż przechrzczonego modelu ruszyła wiosną 1975 roku. Samochód przygotowano tak, by otrzymał amerykańską homologację drogową. Oprócz charakterystycznych odstających masywnych zderzaków, auto otrzymał również wymagane światła obrysowe oraz miękką deskę rozdzielczą wyposażoną w półkę zapobiegającą uderzaniu kolanami w twarde elementy podczas wypadku. To by było na tyle, dzięki za oglądanie tego zestawienia i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na naszym kanale.